Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniu na kolejny tydzień, który zaczyna się 26 sierpnia. No i tak, to jest ostatni tydzień wakacji i potem to już wszyscy, którzy mają szkoły i inne zajęcia, to już wracają, bo muszą. No, studenci to dopiero w październiku, z tego co pamiętam, no ale definitywnie szkoła zaczyna swój start po tym tygodniu, na który teraz sobie czytanie. No dobrze, możecie zajrzeć na moją stronę www.planduszy.pl i tam zerknąć, czy coś jest ciekawego. Możecie skorzystać z czytania tarota, indywidualnej sesji. Może to być sesja odczytu planu duszy. No i właściwie jest książka jeszcze przez następny tydzień w promocji. Książka Plan Duszy. Także zapraszam Was i też zapraszam na kurs odczytu planu duszy, który będzie w listopadzie od 15. Tak się złożyło, że w takie piękne lato udało mi się przeziębić i jestem właściwie taka trochę nie w kondycji. Więc zobaczymy, jak to nam tutaj dzisiaj wyjdzie i powoli będę wrzucać czytania na wrzesień. Zobaczymy, jak to mi się uda wszystko. Dobrze. Zatem mamy taki zestaw, dosyć szczególny. Niektórzy chcieliby zatrzymać ten tydzień, te wakacje, to ciepło. Chcieliby się zatrzymać, żeby już jakby to zostało, ta pogoda, ta energia. Ponieważ mamy tu wisielca, więc jest to od razu takie zatrzymanie. Jest to takie też niezadowolenie czasami z tego, co mam, gdzie jestem. Ten tydzień może być taki właśnie spowolniony z jakiegoś powodu. Trzeba będzie tutaj popatrzeć w głąb, co jest dla mnie tutaj problematyczne, dlaczego mi się czegoś nie chce albo dlaczego mi się coś zatrzymuje. Czasami mamy bardzo dobre intencje, ale jakby nie idzie, nie można z nimi iść do przodu, bo z jakiegoś powodu no nie chcemy działać, tak? I to może wywoływać jakiś stres, ponieważ następna karta to jest dziesiątka buław. Tu jest jakieś takie właśnie przesilenie, tu jest końcówka. Końcówka właściwie takiego gorącego lata być może, czy gorącej pogody, czy takich różnorodnych przeżyć, fascynacji, pomysłów. Zależy właściwie, jak na to spojrzymy. Dziesiątka buław jeszcze też koniec. Koniec lata, czy koniec zabaw, czy koniec takiego czasu wolniejszego, czy właśnie wakacyjnego, takiej kanikuły, która może prowadzić do takiego spowolnienia i takiego rozleniwienia. Ale czasami mamy tak, że chcemy już ruszyć do przodu. No i być może niektórzy wyczekują z utęsknieniem, że już to się skończy i wreszcie będzie normalnie. Chociaż całą sekwencję kończy wieża. A wieża jest kartą, która sprowadza na nas jakiś palec Boży. Takie nieprzewidziane zdarzenia. Coś może takiego się stać, co bardzo nas może zszokować. Możemy mieć jakieś głębokie wglądy, ponieważ ta dziesiątka buław jest otoczona kartami wielkich arkan. Wisielec i wieża. Wisielec jest wodą, a wieża jest ogniem. I tutaj mamy takie połączenie wybuchowe. Z jednej strony jest tutaj zatrzymanie i takie wglądy i zrobienie rachunku sumienia. Może potrzeba zmienić perspektywę i nagle zobaczycie, że czegoś tu jest za dużo i być może wszechświat będzie chciał pomóc i zredukuje Wam tutaj coś, co tak naprawdę nie jest potrzebne. Nam się wydaje, że i to, i tamto, i wszystko potrzebujemy. A i nie mamy często siły na to, żeby właśnie się tego pozbyć. Natomiast tutaj ewidentnie wszechświat przyjdzie z pomocą i będzie chciał nam tutaj coś pokazać, coś odebrać. I może dla niektórych to będzie taka strata, czy takie przeżycie szokujące. Natomiast trzeba by było na to spojrzeć z głębszej perspektywy, z perspektywy oczyszczenia. Oczyszczenia tego, co zalega, tego, co nas stresuje, tego, co nam nie pozwala ruszyć do przodu.
Myślę, że ten tydzień może być taki bardzo refleksyjny dla niektórych z Was. Na niebie nie dzieje się nic szczególnego. Natomiast, no właśnie, ta refleksja na koniec sierpnia. Podsumowanie lata. Okej. No zobaczymy, co jeszcze nam powiedzą inne karty z drugiej talii. Na końcu jeszcze będą trzy karty wyroczni. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, to zaczynam rozkładanie od panny. Panna tutaj będzie pierwsza miała karty i możecie przeskoczyć tam, gdzie chcecie, do odpowiednich znaków. A ja tu spokojnie porozkładam. Okej. Czyli panna. Jedna i druga karta. Oj. Teraz wagi. Skorpiony. Teraz patrzymy, będzie strzelec. Dalej koziorożec. Troszeczkę trzeba będzie tutaj przesunąć, ponieważ te karty są dosyć duże. I one robią tutaj takie zamieszanie. Ok, dalej idąc. Wodniki. Teraz będą ryby, a świeczka będzie z boku. Ryby. Barany. Teraz byki. Bliźnięta. Raki. No i wy. Te lwy. Ciekawa karta. No i lwy. No dobrze. Co w tle? Osiem monet. Ósemka monet, karta pracy, czyli przygotujmy się do tej pracy. Właściwie skupić się trzeba tutaj też na szczegółach, na tym, co chcemy tutaj wypracować, co potrzebne jest do tego, żeby osiągnąć jakiś efekt. No przede wszystkim jest potrzebna tu cierpliwość i takie skupienie, konkretne skupienie na rzeczy, na działaniu, na jakimś przedsięwzięciu, na celu. No i ten tutaj wisielec mocno koresponduje, czyli taka potrzeba osadzenia, bycia asertywnym. Właściwie to jest istotne, żeby nie rozpraszać się, żeby być przygotowanym na ten rozpoczynający się wrzesień, już niebawem. Także ten tydzień jest takim przygotowującym nas do rozpoczęcia takiej większej być może aktywności dla niektórych. No i zobaczymy, czy wszyscy będą się stresować, jak to będzie wyglądać. Patrzmy na pannę. Panna ma tutaj kochanków i cesarza.
No jakieś decyzje, duże decyzje do podjęcia i to takie spore, ponieważ karta kochanków wieszczy zwykle jakiś życiowy wybór. Czyli dla niektórych może to być chęć zmiany, czyli profesja, być może inne zadania, czy może jakieś inne podejście do pracy. Dla niektórych to jest awans oczywiście, ponieważ mamy cesarza obok. Dla jeszcze innych to asertywność i nie wtrącajcie się w moje sprawy. Ja sam czy sama podejmę decyzję, bo tak też można to odczytać. Czyli taki tydzień, w którym będziecie mieli szansę decydować o sobie. Jest to też możliwość ekspansji, bo jak widzimy z czwórki na szóstkę, czyli idziemy w taką harmonię, idziemy w takie miejsca, w których te decyzje być może będą właśnie konieczne i potrzebne. Te karty, które leżą na stole, będą może decydować też o tym, że chcemy z czymś skończyć. Chcemy może nie być cały czas na świeczniku i nie być tym, który prowadzi i który musi na przykład podejmować cały czas jakieś takie ważne decyzje za innych być może. To też może być taki tydzień, że będziecie się przyglądać temu, no, jak to wygląda z tą decyzyjnością. Jeszcze inni będą tutaj spotykać być może kogoś spod znaku barana. Kogoś, kto może mieć wpływ albo na wasze decyzje, albo może to być ktoś ważny, ktoś, z kim będziecie chcieli budować relacje. Także taki tydzień dla panien, ciekawy, z cesarzem. Może to będzie bitwa o swoje. Może właśnie wszechświat wam tutaj coś podsunie. Od czegoś uwolni. Ok, teraz mamy wagi. Wagi mają czwórkę kielichów i królową mieczy. Interesujące połączenie. Mamy wodę i powietrze w żywiołach. Jest tutaj królowa, która ona często widzi lepiej, jakby ma takie jasne perspektywy, czy w ogóle nie owija niczego w bawełnę. Jak trzeba tutaj popatrzeć na coś, czy na problem, czy na stres, czy na cokolwiek, co się dzieje w naszym życiu, to ona jakby bardzo łatwo potrafi wskazać, co tutaj jest na rzeczy. To jest też osoba, która może być jakimś doradcą, prawnikiem, terapeutą, psychologiem też i tak dalej. No, może to być ktoś w banku. Ktoś, kto świetnie potrafi opowiadać, wyjaśniać, mówić i jakby wyciągać wnioski, które są takie jednoznaczne. Tutaj też może być obnażenie jakiegoś emocjonalnego zatrzaśnięcia. Czyli możecie zdać sobie sprawę, że jesteście tutaj w takim miejscu, w którym nie chcecie nie chcecie przyjąć żadnej pomocy, albo jesteście rozczarowani być może jakimś związkiem, może właśnie taki letni romans, który zakończył się właśnie jakimś tam takim rozczarowaniem. Tutaj jest trochę zwrócenie, i zresztą jak widzimy, ta osoba patrzy w przeszłość, a królowa patrzy w przyszłość. Czyli jakby moim zdaniem macie tutaj zmienić perspektywę. W zależności jak ułożymy te karty, ale też one zawsze patrzą w tych kierunkach, tak? Te osoby. Czyli przestańmy się dręczyć emocjami, tylko po prostu pozwólmy przeżyć sobie jakieś emocjonalne dołki. Tutaj może też chodzić o wypracowanie sobie asertywności i mówienie o tym, co ja czuję, dlaczego tak postępuję, czy dlaczego tak się dzieje. No, różne mogą być sytuacje, natomiast macie tutaj jasno i wyraźnie komunikować się z otoczeniem lub, jeśli pomoc jest potrzebna, zwrócić ją o taką pomoc, bo to też jest ważne i istotne. Dla niektórych to może być zakończenie wakacji trudnym czasem, stresowym, więc może tutaj warto coś z tym zrobić. Dołożę Wam jedną kartę. Diabeł. No tak. Jest tu dużo strachu. Jest tutaj dużo obaw. Przywiązanie do
tego, co kiedyś, do sytuacji, w których czujemy się bezpiecznie. Ta przeszłość jawi się taka bezpieczna, a ta przyszłość nie wiadomo, co przyniesie. Tym bardziej, że jest tu wieża, więc dla niektórych z Was to może być taki strach i kurczowe trzymanie się jakichś rozwiązań, starych rozwiązań, czy zamykanie się w sobie. Myślę, że dobrze by było zwrócić uwagę na to, co mnie tutaj tak przeraża czy straszy i w jaki sposób ta wieża, pojawiając się w moim życiu, może wyeliminować coś, co mnie dręczy. Porady wszelkie, zwrócenie się do kogoś o pomoc też nie jest głupim wyjściem z sytuacji. Ok, skorpiony, 3 monety i 10 mieczy. A czym wy się tu tak martwicie? Że nie ma współpracy? Czy nie ma wzrostu? Czy nie ma tego, czego się spodziewaliście, że będzie? Bo tutaj jest jakiś problem. W kartach głównej energii mamy 10 buław, wy macie jeszcze 10 mieczy, więc to wygląda tak, jakbyście mieli taki bardzo silny ból głowy na temat wzrostu, rozwoju, współpracy, na temat być może powrotu do pracy i coś tutaj się kroi. W każdym razie ta karta pokazuje, że jakby wasze myśli powodują, że może tutaj występować problem we współpracy ze względu na to, że kierujecie się ściśle i wyłącznie rozumem. Nie ma tutaj jakiegoś porządku. Tutaj niby jest, ale jeśli wyjmiemy te wszystkie szpilki z tych włosów, to te włosy spadną i będzie totalny chaos. Może właśnie tak trzeba zrobić i z chaosu powstanie tutaj coś, co ma szansę się ujawnić. To trochę tak jak zwierząt, tak? Jest tutaj karta wagi, wyszła nam. Jest to jakieś karmiczne doświadczenie być może. Jest to doświadczenie takiego osądzenia, czy przeanalizowania, czy wydania jakiegoś wyroku. Może właśnie zmiany. Już teraz nie będę tak myśleć albo nie pozwolę, żeby te myśli mną kierowały. Teraz ja będę szefem i będę kierować. I teraz ja oczyszczam sobie ten umysł. Ponieważ sprawiedliwość to jest równowaga i harmonia. Czyli macie wprowadzić harmonię i równowagę w taki rozproszony umysł. I wtedy ta współpraca, moim zdaniem, nagle okaże się bardzo udana i bardzo pomyślna. Polecam medytację, polecam, żeby skupić się na tu i teraz i pozwolić tym myślom przepływać, obserwować je jak chmurki na niebie. I myślę, że to może pomóc. W każdym razie dla niektórych, którzy może mają jakieś sprawy w sądzie, może się zdarzyć, że boją się rozwiązań sądowych, czy wyroków, czy administracyjnych, ale może to się dla Was skończyć w miarę pomyślnie i strona, która spodziewaliście się, że nie będzie współpracować, może współpracować, bo możemy to też tak ułożyć w ten sposób. I możecie się martwić, a okaże się, że wszystko działa dobrze i osoba czy instytucja nagle jakby będzie współpracować w waszej sprawie i ten tydzień może zakończyć się całkiem pomyślnie i to może być dla was niespodzianka dużo, prawda? Ok, teraz mamy strzelca. Strzelec ma tu 2 monet i kartę byka, czyli arcykapłana. No jest tutaj, jak widzicie, jakaś żonglerka. Jest tutaj poza taka, w której długo stać się nie da. I macie wyciągnąć jakieś wnioski i naukę z tego, co może was zmuszać do takiej żonglerki. Bo wydaje się, że możemy tak nieskończoność stać na jednej nodze i żonglować czymś. Nieskończoność? No nie da się. Wiadomo, że w pewnym momencie noga nam ścierpnie i będzie problem, więc mam wrażenie, że macie wyciągnąć tutaj jakieś konkretne lekcje albo zwrócić się o poradę do kogoś, kto jest doświadczony, mądry, kto przeczytał dużo albo ma doświadczenie życiowe. To może być też spojrzenie w stronę tradycji, tego co jakby tradycyjnie w momentach, w których mamy problem z podjęciem decyzji, może wykorzystać jakąś technikę podejmowania decyzji typu
podejmuje decyzję, że rezygnuje na przykład z jakiegoś zajęcia na rzecz skupienia się na tym drugim zajęciu. I tutaj, tak jakby chciało te karty główne, które mamy tutaj na stole, mówią też o tym, jest tu za dużo stresu, coś robisz na dwa fronty, to może nie być wcale jakieś super zdrowe czy relaksujące. Warto byłoby właśnie zatrzymać się. Dla niektórych to jest chyba czas powrotu do szkoły i tak chce, nie chce. Tu wybieranie szkoły może też być, czy zmiana jakaś nagła może być też, bo jest wieża, więc może się wszystko zadziać. Może być zmiana ze względu na jakieś warunki, o których nawet nie pomyślelibyście. Więc uwaga na takie różności. I trzeba będzie po prostu udać się po rozum do głowy, nie reagować emocjonalnie, tylko bardzo stabilnie. Obie karty są żywiołem ziemi, więc macie tu być stabilni w tych decyzjach i możecie wyjść z tego całkowicie zadowoleni, ale nie na początku. Tak? Czyli tydzień może wydawać się bardzo chaotyczny, bardzo niepoukładany, bardzo stresujący. Natomiast ewidentnie w podsumowaniu z jakiegoś powodu być może nie macie iść tam, gdzie macie iść. Tak? I wszechświat was tu przekieruje. Coś się tutaj takiego zadzieje, niespodziewanego, że trzeba będzie zmienić plany. I to też jest okej. Koziorożec. Siódemka buław i czwórka mieczy. No, są tutaj takie silne karty, powiem szczerze. Przede wszystkim ta pierwsza, patrząc na tego siłacza, ma wiele miłości w sobie. I z tej miłości potrafi tutaj tak się wysilić, że aż może się uwolnić z jakiejś pułapki. Tutaj jest przekroczenie tak jakby granic i nie tylko. Tutaj jest jakaś próba przedostania się być może, czy wydostania się z jakiegoś miejsca, gdzie jesteście. Ja patrząc na te karty powiem, że tutaj ktoś ma dosyć jakiegoś stresu, czy sytuacji, czy stanowiska, w którym ten stres jest po prostu na okrągło. Ponieważ jest tu dziesiątka buław, wy macie siódemkę, jest czwórka mieczy. Potrzebujecie jakiegoś świętego spokoju, albo potrzebujecie się zatrzymać, żeby móc ustabilizować sobie to wszystko, o czym myślicie. Tutaj potrzeba jest jakiegoś odpoczynku, uwolnienia od stresu i presji, bo tutaj jest jakaś presja, są jakieś oczekiwania, są jakieś w ogóle wymogi, którym chcecie sprostać i przez to możecie się nadwyrężyć, tak powiem. Dlatego ten cały tydzień w waszym przypadku dobrze byłoby poświęcić na właśnie takie odpoczywanie, ostatni tydzień wakacji, poleżeć, pospać, dać sobie czas. Nawet jeśli już pracujecie, to i tak można jeszcze jakby wolniej, czy nie na takim ciśnieniu. Myślę, że to może być taki odpoczynkowy tydzień dla was. Będziecie się chcieli siłować, ale coś może spowodować, że będziecie musieli odpocząć. Tak jak ja w tej chwili potrzebuję odpocząć, bo przeziębienie. No właśnie. Tutaj mamy dwa kielichy i kartę śmierci. Karta skorpiona, miłość też i harmonia i decyzje takie, które wypływają z serca. Obie karty to żywioł wody. W waszym przypadku tu jest, być może jest zakochanie, czy potrzeba zmiany w związku, potrzeba przetransformowania czegoś. W buddyjskich mądrościach często słychać, kiedy oni mówią o tym, że każda chwila jest ważna i połączenie śmierci, życia i śmierci, czy śmierci i życia. W każdej chwili mamy zarówno śmierć, jak i życie. Jedna chwila umiera, druga się rodzi. I moim zdaniem potrzebujecie tutaj tej obecności, wrażliwości, serca otwartego dla siebie i dla innych, żeby można było tutaj coś zmienić. Żeby można było też zobaczyć, że akceptujesz życie, zarówno życie, jak i śmierć.
akceptuję i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość, będąc tu i teraz. Tutaj mamy takie połączenie, które pokazuje, że jest możliwość na to, żeby coś poszło totalnie inaczej, ale tutaj potrzeba też jakiegoś wysiłku z Waszej strony. To nie jest tak, że pstrykniemy palcami i nagle narodzi się ten wspaniały, cudowny związek, jeśli ktoś jeszcze związku nie ma. A jeśli już ma, to czasami są kryzysy i jest tu duże napięcie, jest tu jakaś zmiana, jest tutaj jakieś zatrzymanie w tych głównych kartach, więc tutaj może się tak zdarzyć, że Wy będziecie w tym tygodniu odczuwać jakąś potrzebę uruchomienia jakiejś zmiany, czy to w swoich relacjach bliskich, intymnych, czy przyjaźniach i tak dalej. Potrzebujecie coś zmienić. No może Wam kartę dociągnę, żeby tutaj zerknąć bliżej. Pięć kielichów. Bo ktoś może być tutaj cały czas przekierowany w stronę przeszłości. A dawniej to było tak. A robiłaś to, a robiłaś tamto. Tutaj też może być rozstanie i może być tutaj odejście. Jest tu dużo smutku w tej piątce kielichów i potrzeba zaakceptowania innych czasami ścieżek i wyborów. Tydzień może się jawić jako taki trudny dla Was, ale czasami to jest tak, że trzeba przeżyć jakieś trudniejsze chwile, czy ten smutek pozwolić, żeby on przepłynął. Pozwolić, żeby to, co już kiedyś było i cały czas chcielibyśmy, żeby zostało, tak jak mówiłam na początku, bo tu jest potrzeba dla niektórych zatrzymania tej przeszłości, a tak właściwie to się nie da. Więc przyjrzyjcie się temu, co przez Was przepływa. Dajcie sobie uwagę i miłość, i opiekujcie się sobą w jakimś trudnym momencie, jeśli taki będzie. No, życzę Wam, żeby tutaj wszystko poukładało się, bo jest dwójka kielichów, więc może to być tak, że już coś się kończy, albo coś się zmieniło, bo czeka na Was ktoś inny, tak? Do relacji. Okej, teraz mamy ryby. Ryby mają cztery buławy i gwiazdę. No powiem tak, gwiazda jest kartą wodnika, jest to powietrze, jest to bycie gwiazdą, poczucie, że coś mnie też prowadzi, że podążam w odpowiednią stronę, że radości tutaj jest bardzo dużo, że dotyczy to być może właśnie jakichś spotkań, domu, może zapłyśniecie w tym tygodniu na jakimś spotkaniu. Może będziecie się dobrze bawić, bo jest tu naprawdę bardzo dużo fajnych energii. Czwórka buław mówi o takich spotkaniach formalnych, gdzie wszyscy przychodzą pod krawatami i w pięknych sukniach. I być może ktoś będzie właśnie z Was taką osobą, która będzie bardzo się pięknie prezentować, bo to może być takie proste. To może być też tak, że będziecie musieli zrobić prezentację i tutaj dużo stresów i zatrzymania i takich emocji. Coś może tutaj tak się zmienić podczas tych spotkań, że okaże się, że zabłyśniecie pod każdym względem i nie ma się co straszyć i przerażać, tylko po prostu złapać byka za rogi i iść po swoje. Bardzo może to być miły i sympatyczny tydzień dla Was. Wyznaczenie może drogi, ścieżki, czy przyjęcie kogoś do swojego domu, kto właśnie wprowadzi dużo radości też, kto rozjaśni jakieś tam sprawy, które były może trudne. To też tak może być. Także bardzo fajnie. Teraz mamy barana, 10 monet i królowa kielichów. To barany mają tutaj zupełnie nie Wasza energia, bo jest i ziemia, i woda, które bardzo fajnie współpracują. Jest to jakieś zasilanie, dużo intuicji, jakaś sytuacja budżetowo-finansowa. Mogą być ekstra pieniądze, może być jakiś spadek, może być też rodzinna jakaś taka właśnie bardzo sympatyczna sytuacja, gdzie trzeba będzie jakby wczuć się w emocje innych. Dziesiątka monet to jest taki full wypas, karta, która mówi o tym, że mamy taki krąg
osób, ludzi, że jesteśmy otoczeni ludźmi, z którymi nam dobrze, z którymi możemy współpracować. I ten tydzień może się jawić jako taki tydzień, gdzie właśnie mamy ekstra też kasę, że można to przeznaczyć na przykład na coś takiego, o czym marzyliście, czy intuicyjnie czujecie, że warto w to iść. I może to będzie właśnie taki moment, żeby wykorzystać jakieś zasoby albo też umówić się, bo zasobem mogą być dziadkowie w przypadku rodziców, którzy potrzebują opieki dla dzieci. I ta opieka dziadków nad dziećmi, przyprowadzanie, odprowadzanie do szkoły i innego typu rzeczy mogą Wam bardzo pomóc i zaoszczędzić też pieniędzy. Więc ten tydzień to może być takie... takie spotkanie, czy przygotowanie do tego, żeby umówić się i znaleźć to wsparcie właśnie, żeby to było bez niedomówień, żeby nie było tutaj jakiejś sytuacji. Chociaż tu mamy tą wieżę i sytuacja jest dziwna. Ktoś tutaj może nie chcieć. Może być ktoś, kto będzie przeciwstawiał się tutaj jakimś ustaleniom. Ktoś, kto może być spod znaku strzelca, barana lub lwa. Królowa buław, która dołączyła, jest w totalnej opozycji do na przykład królowej kielichów. Tutaj może być jakaś dyskusja, ale generalnie uważam, że tak czy siak siedzicie na jakimś skarbie i warto to docenić. Warto tu intuicyjnie mówić tylko o takich sprawach, które są dla Was bardzo ważne, emocjonalnie ważne też, o uczuciach, okazać te uczucia i tutaj może ta królowa wtedy być bardziej łaskawa. No, to taka ciekawa interpretacja. W każdym razie pieniężnie, no i mogą być różnego typu spotkania takich osób, które są... I z jednej strony energetycznie naładowane, a z drugiej może właśnie głęboko połączone ze swoim wnętrzem. Tak też może być. Ok, idziemy dalej. Byki, król monet i cesarzowa. U Was pełnia szczęścia. Totalnie Wasz żywioł, obfitość, miłość. Jakieś coś nowego się tu ma narodzić. To już jest... dzieciątko w drodze. Dla niektórych totalnie może to być tak, że dzieciątko w drodze. Dla innych to jest sponsoring rodziców, bo tutaj mamy też króla. Mam wrażenie, że tutaj może to być spotkanie dwóch osób, które są zamożne albo które mają dużo zasobów, z których mogą korzystać. Jakby jest to duże zrozumienie, jakby na tym poziomie takim naturalnym, materialnym. I coś tutaj dzieje się w tych głównych kartach, że trzeba tutaj się zatrzymać, przeanalizować. Tutaj może się totalnie zmienić sytuacja w tych kontaktach pomiędzy tym królem i cesarzową. Coś tutaj może się zadziać, może dojść tutaj do jakiejś unii. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze dołożą karty. Koło fortuny. Tutaj to jest tak, że los może Wam pomóc w tym, żeby się tutaj wszystko poukładało. Czy to relacje, może wspólne przedsięwzięcie, coś Was może połączyć. Coś może się takiego zdarzyć, co połączy te dwie osoby. I ten tydzień będzie mocno nacechowany takim porozumieniem, taką totalnie zgodną energią, obfitości, dzielenia się tym, co najlepsze, spotkania, które wydawać się może być takie przez przypadek, takie niezaplanowane, takie dla Was tylko, żebyście mieli miły tydzień, ten ostatni tydzień wakacji. No i dwie karty Wielkich Arkan, no coś tutaj jest na rzeczy. Idąc dalej, mamy bliźnięta, szóstka buław i głupiec. No tak, powiem Wam, że głupiec wyrusza w jakąś podróż. No, jak zwykle. Jest tutaj chęć uwolnienia się być może od jakiegoś ograniczenia, czy może niektórzy z Was będą wyruszać na wakacje jeszcze, ten ostatni tydzień, jakby w jakąś podróż, która ma przynieść trochę takie wytchnienie, takie oderwanie się trochę od rzeczywistości, dać sobie taki moment wyluzowania.
żeby być przygotowanym na kolejne jakieś wyzwania, czy żeby potem można było podjąć pewne ryzyko. Tutaj jest dosyć dużo takiej naiwności, że ta podróż to już będzie taka podróż, która będzie prowadzić do miejsc, gdzie nigdy nie byłem czy nie byłam, ale ta podróż może się nie odbyć też. Tutaj może coś stanąć Wam na drodze, tutaj może coś nie pójść po Waszej myśli. Ze względu właśnie na tą kartę wieży w głównej energii i zobaczymy, co jeszcze tutaj karty powiedzą. Dokąd ten głupiec się w ogóle wybiera? Głupiec to się może nie wybiera, będzie chciał się pokłócić albo wyciągnąć jakieś duperele, jak to mówią, żeby tutaj wygrać to, co chce wygrać. Czyli głupiec często wyrusza w taką podróż, w której właściwie nie widzi najbliższego pierwszego kroku. Po prostu chce rzucić wszystko i gdzieś tam pojechać. Ale tu to może wprowadzić pewnego rodzaju dyskusje, niesnaski, ponieważ inni ludzie, którzy pracują wspólnie, zobaczcie, tutaj jest jakiś porządek na tej szachownicy i ludzie są w odpowiednich miejscach. Jeśli jednego z nich zabraknie, to brakuje wówczas ochrony czy rąk do pracy, a głupiec tak czy siak chce zaryzykować i pomimo wszystko ruszyć. Więc uważajcie, czy czasami Wasze jakieś decyzje, które chcecie podjąć w tym tygodniu, nie będą rzutowały na ustawienia jakieś międzyludzkie, czy na stosunki właśnie międzyludzkie, czy to w rodzinach, czy w pracy, czy wśród przyjaciół. Bo jak sama nazwa wskazuje, głupiec robi głupie rzeczy często i może się wybrać gdzieś i zostawić wszystko za sobą. I nagle się okaże po powrocie, że no jakaś jest tragedia, albo nie ma tego miejsca pracy, albo w ogóle coś innego jeszcze się zadziało. Idziemy dalej. O, mamy raka. No raki, tutaj ogień, powtórzona energia wieży i króla buław. Coś tutaj jest na rzeczy. Chcecie być, czy robić, czy istnieć w taki sposób, jak to do tej pory było. Czy to wszystko ma być tak, jak było. Chcielibyście być może to uczynić, utrzymać, zostawić, nie wprowadzając żadnych zmian. Natomiast to się tak nie da, bo tutaj wieża sugeruje, że jest tutaj jakiś przełom i musi się ten przełom dokonać. To może być ego, kiedy czujecie się tacy zwycięzcy, takim królem buław, i mamy tutaj pod kontrolą ten ogień, czy te wszystkie poprzednie doświadczenia i stanowiska, nagle może się okazać, że to wszystko nie wystarczy, albo że to się zmienia i trzeba na przykład coś mniejszego zaakceptować, czy coś innego, czy zmienić profesję, czy zmienić kierunek działania, czy sposób działania. Jeszcze Wam jedną kartę dociągnę. Trzy buławy. Trzy buławy z kolei sugerują, że ten przełom, ta wieża przyniesie Wam duży sukces, że to, co się teraz rozwala i zawala, to musi się rozwalić z wielu powodów, jako zbudowanie Waszego doświadczenia. W tym tygodniu możecie się o czymś dowiedzieć, niespodziewana jakaś wiadomość, decyzja, coś, co się może zdarzyć i możecie być na to w ogóle nieprzygotowani. Natomiast to może wprowadzić, można też tak ułożyć te karty, to może wprowadzić taką sytuację, w której nagle się okaże, że możecie wykorzystać swoje doświadczenie i możecie wejść jeszcze wyżej. Możecie sięgnąć po wszystko, co najlepsze. Możecie dalej się rozwijać, bo o to chodzi, tak? I macie tutaj sam ogień. Coś się w Waszym życiu rozpala, zmienia. Coś tutaj chce koniecznie się przejawić. Nawet jeśli tego nie akceptujecie, to i tak to na Was spadnie. W tym tygodniu może się coś naprawdę bardzo konkretnego zadziać i niespodziewanego, nieprzewidzianego, co Was może zaskoczyć.
Zarówno w pracy, jak i w domu. Teraz mamy lwa, as mieczy i dziewiątka buław. Tutaj mamy sytuację nowych pomysłów, otworzenia jakiejś klapki, wejścia w jakąś jedność, jasność umysłu na temat tego, że czuję się zmęczony albo zmęczona w tym tygodniu. Odczuwanie zmęczenia, przytłoczenia, jakiegoś stresu, bo mamy tutaj dziesiątkę buław i wieżę głównej energii, wy macie jeszcze dziewiątkę buław. Plus ten as. As może sugerować, że otwiera się nowy potencjał, ale może też sugerować, że nagle zdacie sobie sprawę, co jest źle. Co was stresuje? Z czym sobie na przykład nie radzicie, albo co powoduje, że czujecie się tacy pokonani chwilami i że musicie jakby pokazywać swoją siłę i moc. No zobaczymy to jeszcze. Tutaj mamy rycerza mieczy, który dołączył. Macie podjąć pewne działania. Zobaczcie, ten klucz jest potrzebny, żeby odblokować coś, otworzyć jakąś klapkę i nagle zauważyć, co mnie boli, dlaczego czuję się taka poraniona, czy taki poraniony i w jaki sposób mogę to wykorzystać do tego, żeby zacząć działać. Żeby na podstawie tych trudnych doświadczeń, czy jakiejś zmiany też, która może się nagle wydarzyć, mogę pójść dalej, jakie mogę podjąć działania, z kim mogę porozmawiać, dokąd iść, czy może nagle się zdarzyć jakiś wyjazd, czy jakaś konferencja, czy jakieś inne sprawy, gdzie będziecie mieli szansę pokazać swoje umiejętności. Tutaj też zbiera się doświadczenie i mam wrażenie też, że ten rycerz to jest taka karta uczenia się służebności, uczenia się dla siebie takiego działania, które pomoże wam tutaj pozbyć się tego zmęczenia, tego stresu, jakiegoś tutaj poranienia też w związku z jakąś myślą. Wydawało się, że wszystko działa i na pewno działa, bo ten klucz pasuje do tej dziurki i jest potencjał na to, żeby tutaj wykorzystać jakąś sytuację do tego, żeby się uwolnić tutaj od tej róży, czyli od z jakiegoś więzienia, czy od ludzi, którzy nas stresują, czy jakby zejść z tych takich utartych ścieżek, gdzie tylko nam się wydaje, że tylko możemy przejść przez te chaszcze. Myślę, że ten rycerz na tym piórku pokazuje, że można wzlecieć wyżej, że można coś zrobić inaczej. I to jest właśnie działanie rycerza mieczy, który eksperymentuje, który tutaj domaluje tą chmurkę, jeśli jest ona potrzebna. I wy też sobie tutaj macie uzmysłowić to, że wasze życie jest w waszych rękach i możecie wykorzystać ten potencjał, który się pojawi, bo pojawi się nagle. I to może być zaskakujące i może być stresujące, natomiast jakaś zmiana idzie na 100%. Ok, to teraz zobaczymy jeszcze trzy karty wyroczni na ten tydzień zaczynający się 26 sierpnia. Trzy karty. Dobrze. Czyli ogrodnik, eliksir życia i ktoś, kto jest tak jak wisielec, zatrzymany. Jego statek nie popłynie, bo siedzi na drzewie. Tu mamy trochę tak jakby w innej kolejności te karty. Pod spodem, tam gdzie wisielec, jest ogrodnik. Ogrodnik tak jakby przypomina o tym, że mamy być połączeni z naturą. Że jeśli potrzebujemy podlewać, to trzeba podlewać. Jeśli potrzebujemy być obecni w ogrodzie czy w swoim życiu, to trzeba być obecnym.
I tutaj, mając pod spodem tego wisielca, ten ogrodnik może być potrzebny do tego właśnie, żeby też pilnować tego ogrodu, żeby się zatrzymać. To, co mówiłam też o podlewaniu. Tutaj też mogą być jacyś intruzi, którzy będą chcieli wejść do naszego ogrodu czy do naszego życia. I to jest kwestia zatrzymania się i spojrzenia. Co się właściwie dzieje? I trzeba rozpoznać, czy mamy tutaj dobre czy złe intencje. Można zrobić jakieś śledztwo na temat tego, czy moje życie rozkwita. Bo tutaj pod spodem ten wisielec często zatrzymuje się tak jakby w połowie życia i robi jakiś rachunek sumienia. To tak jak mówiłam, że jest to tydzień takiej refleksji może na koniec wakacji. I trzeba pamiętać też kolejna karta, eliksir życia. Mamy pamiętać o chwili obecnej, o tym, co jest dla nas najważniejsze, co jest tym eliksirem życia. Czy są to rośliny, które chcemy pielęgnować, czy jest to nasze życie, czy my sami, czy nasze ciało, czy nasz umysł. Poddawać się takim momentom, w których medytujemy, zatrzymujemy się, obserwujemy myśli i patrzymy i czujemy, co nam jest potrzebne. I na pewno eliksirem życia nie jest 10 buław, ponieważ jest to karta stresowa, kończąca coś. Macie tutaj szansę popatrzeć jeszcze na naturę właśnie z perspektywy ostatniego tygodnia sierpnia. No i później ten ostatni element to jest ten, który na kotwicy właściwie się tutaj zatrzymał, chociaż ta kotwica jest widoczna bardzo. I tutaj jakby informacja, że jest potrzebne coś, albo ktoś, albo właśnie wieża, która leży pod spodem, żeby ten statek mógł płynąć dalej. Bo ten, zdecydowanie ten marynarz nie da sobie rady. I tutaj potraktowanie jakiegoś zdarzenia, które może być nagłe i niespodziewane, może Was właśnie uwolnić od tych stresów, o których mówiłam na początku, może pozwolić Wam popłynąć dalej i właściwie poczuć wiatr w żaglach, tak? Bo czasami zatrzymujemy się i potrzebujemy takiego popchnięcia. I właśnie to popchnięcie często kojarzy nam się, jeśli to jest zdarzenie bardzo nagłe, to kojarzy nam się ze strachem, ze zmianą. Boże kochany, co się dzieje? A to pozwala, żebyśmy dalej mogli płynąć spokojnie do następnego tygodnia właśnie, tak? Czyli mamy tutaj taką sytuację, w której kończy się ten tydzień i będzie już wrzesień za tydzień. Będę robić już czytanie na kolejny tydzień. Będzie to tydzień wrześniowy, który zaczyna się 2 września. I właśnie, może ta refleksja, może to spojrzenie na swoje życie i jakby uznanie niektórych wydarzeń nagłych i niespodziewanych za błogosławieństwo może okazać się bardzo pomocne. A ode mnie to już wszystko. Ja Wam życzę bardzo udanego tygodnia. Do zobaczenia.